Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Witam was w bardzo jesiennym vlogu jeszcze. Kurczę, kto to myślał, że... A może inaczej, ja nie myślałem, że jeszcze o tej porze będę jeździć motocyklem. Ale ten klimat się trochę zmienia. Pogadamy sobie o wszystkim i o niczym, więc zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka. Uciekłem w słoneczne strony. Może dotrwasz do samego końca. Zobaczmy, co będzie się działo. Fajnie, że zostałeś. W zasadzie odjechałem może 50 km, 48 od domu, więc nie jestem daleko, ale miałem jechać w zupełnie innym kierunku, bo miałem jechać, kurczę, na Mazury, gdzieś tam w okolice Bań Mazurskich, może trochę bliżej. W każdym razie, zamiast tam, wybrałem inny kierunek, zupełnie w odwrotną stronę, bo prognozy się nie sprawdziły i miało być słonecznie. Czekałem, aż się rozpogodzi dzisiaj u siebie w mieście. Od 11 miało być słońce, a tam słońca nie ma. I też nad tymi Mazurami wisi takie 10 stopni. Raczej chłodno. A tutaj ma być nawet 16 stopni w tę stronę. Jak tam dojadę, gdzie chcę. Bo teraz to mamy tak, jak wyjeżdżałem, to było 10. No oczywiście troszkę wcześniej rano, a teraz już jest troszkę inna ta pogoda, słonecznie się zrobiło, bo jak wyjeżdżałem, to też było tam nad moim miasteczkiem wisiała chmura po prostu i na krawędzi odjechałem 5 km, a tam słońca. Ja siedzę i czekam, aż to się wypogodzi, miało być o 11, później o 12, a tu nic z tego. No więc siadłem na motocykl, mówię, jadę, po prostu. Zmieniłem tylko kierunek wycieczki i mam nadzieję, że fajnie wam też coś tutaj zobaczyć, te widoki. Jesteśmy w okolicach Olsztyna, ale w stronę Nidzicy jadę. Taką drogą, którą zazwyczaj w ogóle nie jeżdżę. Byłem tu kilka razy w zasadzie, a jest tu pięknie. Po lewej stronie jest jezioro i tutaj też są Mazury. To są też Mazury, tylko nie te głębokie Mazury, tylko takie najbliższe. Jeziorko przy jeziorku. A w nawigację wbiłem tak naprawdę Golub Dobrzyń. Ale jest to za daleko na dzisiejszą wycieczkę, bo dojazd pokazuje mi na 16:20, więc na pewno tam nie dojadę. Gdzieś sobie zawrócę po drodze i po prostu wrócę, jak już będzie pora wracać. Najgorzej było właśnie z tym czekaniem na i zbieraniem się na wyjazd, bo niepotrzebnie czekałem, trzeba było sobie wyjechać o 11:00. A tak wyjechałem znacznie później i niepotrzebnie, bo już mogłem jechać, temperatura rzędu od tak 7-8 stopni, to dla mnie jest całkiem spoko temperatura na ten motocykl, bo mam tutaj dużą szybę, teraz ją wzmożyłem trochę, żeby widoczki wam bardziej pokazać, ale ogólnie nie wieje tutaj i przez to, że jest ta duża szybka, to też jest po prostu ciepło. A ciuchy, które mam, widzieliście, jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie odcinek Mój sposób na zimę, jesień na motocyklu, ubrania, wyposażenie. Zajrzyjcie sobie, to będziecie wiedzieć, w czym jeżdżę i naprawdę to jest wystarczające na takie temperatury 10 stopni. Kamizelkę mam elektrycznie grzaną, ale w ogóle jej nie łączam. Ostatnio wrzuciłem troszeczkę filmów. Jak zawsze, te, które nabijają statystykę gówno burzowe są, to są takie nagrania zmodyfikowane, żeby wyglądały tak, jak wyglądają i tak to ma być, żeby nabijać tam statystyki na kanale, bo one są potrzebne,
mówiłem o tym wielokrotnie, ale musicie być pewni, że to nie do końca jest tak, jak tam się dzieje. Ja nie będę się tłumaczył, bo ci, którzy są ze mną długo na kanale, to znają mnie. Jak też lubię polatać. Pięknie, fajnie, patrzcie, jeziorko cały czas po lewej, ale fantastycznie. Zajadę gdzieś tam z boczku, to zrobimy nagryweczkę. No super, tak w jesienią sobie przejechać się kawałek gdzieś. Taką późną już jesienią, bo jeszcze z tego, co widziałem w prognozach, to już jest koniec takiej pogody znośnej do jeżdżenia w moim regionie. Nie wiem, jak tam w innych regionach może być troszkę inaczej, ale u mnie to już naprawdę jest. Końcówka z prognoz wynika, że sezonu wątpię, chyba że jakiś się wywróci świat do góry nogami, ale to już są raczej ostatnie jazdy motocyklem w Polsce. Dlaczego mówię też właśnie o Polsce? Bo za chwilę mam zamiar wyruszyć do Hiszpanii z motocyklami. Mam taki plan, o, zajedziemy sobie tutaj. Mam ochotę zjeść też batonika, to może sobie pogadamy, ale pięknie, zobaczcie, rewelacja. Szkoda, że pod słońce jedziemy akurat, więc tak też niekoniecznie dobrze dla kamery, ale ładniutko tutaj, patrzcie, super. O tej Hiszpanii to zaraz wam poopowiadam, przejedziemy się tutaj, jeszcze wam pokażę to miejsce. Byłem tutaj już, przyjeżdżałem z Piotrusiem w tym roku, chyba nie, w zeszłym roku mi się zdaje. Byliśmy, a może i wtedy, nie pamiętam. Fajnie, ładne, fajne miejsce, żeby sobie odpocząć od zgiełku nad jeziorkiem. Plaża jest usypana, rowerkiem popływać czy coś. Świetne miejsce, patrzcie. Elegancko, naprawdę. Dobra, ja nie będę tu zamulać, bo nie ma co zamulać, tylko trzeba jeździć. Szkoda dnia na niejeżdżenie, ale batonika to bym zjadł. Ja widzę, nie tylko ja chyba tutaj jechałem. O, może sobie tutaj przysiądę. O, cyk. Pięknie, mi się to podobają te sosny, kurde, to jest rewelacja. Te sosenki. Ruszam, kochani, dalej w drogę. Przejrzałem też, co pisaliście do mnie na YouTubie, żeby wam teraz właśnie poopowiadać, poodpowiadać na te pytania. Ostatnie filmy, jakie wrzucałem, to było zakończenie sezonu. I tam taki film podsumowujący trochę sezon. Oczywiście, jak widzicie, sezon jeszcze trwa. Mam nadzieję, że u was też. W każdym razie cieszę się, że ten film się wam podobał i że napisaliście tyle komentarzy. Także to super, nie? O, jakie ładne domki. Ktoś postawił takie budki, że tak powiem, ale przy samej drodze. Ciekawe, czy to tak ma stać. A taka działka, bardzo jeziorka. Fajnie. No dobra, ja lecę dalej i zobaczymy, co będzie dalej, ale tak, właśnie, do tego filmiku wam wrócę. No bo co chciałem powiedzieć, fajnie, że pisaliście komentarze, cieszę się, że jeszcze jeździcie, cieszę się, że jesteście też ze mną na kanale, no, oglądacie i vlogi i wszystko, także mamy grono stałych bywalców, także pozdrawiam was wszystkich bardzo ciepło, cieszę się z każdego komentarza, nawet takiego głupiego, na te głupie odpisuję tak głupio, jak głupie są komentarze, a to już pewnie zauważyliście. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, o co chodzi. Tak, w KTM-ie świeci mi się serwis. Wiem, że mi się świeci, ale to dlatego, że data, jaką ustawiłem w kokpicie, jest inna niż ta, która powinna być i przez to nie... Przez to jest oszukany termin do następnego przeglądu, dlatego mi się tutaj świeci. To... Pewnie zauważyliście, zaraz będą komentarze i pytania, o to wam odpowiadam od razu. Po prostu
świeci się, kiedy macie zrobiony przebieg do zrobienia przeglądu, albo gdy czas minął, nie? W moim wypadku akurat czas nie minął fizycznie, tylko ja ustawiłem inną datę w liczniku, niewłaściwą. O. Jakby się gdzieś nagrywało, to ta data, która tam jest, to jest taka data, jaką wrzuciłem, żeby była po prostu. O, i tyle. Tak, jeszcze chciałem pogadać właśnie o tym, tak, ten film zakończenia sezonu, w zasadzie tam jakaś wielka dysputa się nie rozwinęła. Nie ma jakoś tak super dużo komentarzy, ale podzielone te różne motocykle, te przebiegi. Ciekaw jestem, co tak fizycznie mi wyjdzie. No to z Google przeglądałem w historii. To coś tam wyjdzie, ale nie jakoś tak. Nie widzę, żeby to było chyba właściwe, bo jest dużo odczytów jako samochód, a wiem, że te trasy robiłem motocyklem, więc może trochę to inaczej wyglądać niż naprawdę, ale będzie zbliżone, w sensie plus minus tam, nie wiem, 2000 km powiedzmy, no i tyle. Drugi temat, drugie tematy, które wrzucam ostatnio na YouTube'a, znalazły swoje w końcu premiery i opublikowanie, to jazdy na YZF-R7. To taki ścigacz z Yamahy, gdzie przymierzałem się do niego kilkukrotnie. W sensie, jak wiecie, wychowałem się na ścigaczach. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą. Wychowałem się na ścigaczach. Na ścigaczach już nie jeżdżę. Te ścigacze już mnie jakiś czas temu przestały bawić, odkąd MT9 pojawiło się na rynku. To wtedy te ścigacze właśnie przestały mnie bawić. Ale taki sentyment do tego ściga, mówię, kurde, takiego ściga by może przytulił jeszcze. Ścigacz może fajny motorek, no nie? Może warto byłoby sobie takiego kupić i po prostu byłby też do wypożyczania. Ja za jakiś czas miałbym taki motorek, na którym mógłbym sobie jakoś bardziej dynamicznie pojeździć, bo przecież te motocykle, którymi jeżdżę, to żaden z nich nie jest sportowy. Wszystkie to naked bike'i. Jakieś albo turystyki, albo półturystyki i tego typu. Więc żadna ścigaczowa historia. No i tak wrzuciłem właśnie 3 czy 4 odcinki, już teraz nie pamiętam. Rotują te odcinki z jazdy R7 od pierwszych kilometrów, od zera przebiegu miałem takiego YZF R7 właśnie do testów. Nie był to mój motocykl i zaczynałem tam tą jazdę oczywiście na pierwsze wyjazdy wziąłem, kurczę, pojechałem z chłopakami na pierwszy wyjazd, no i jechałem na końcu. No bo motocykl nowy i kurczę, żeby go nie, no podocierać trochę po prostu. Więc nie można było tam za specjalnie poodbijać, tylko musiałem spokojnie sobie pokręcić i jechałem na szarym końcu. No i tam piszecie różnie odnośnie docierania. Tam jest filmik na moim kanale na YouTubach o tym docieraniu motocykli, jak to wyglądać powinno. Oczywiście producent zawsze będzie wskazywać na docieranie łagodne, takie bardzo, bardzo, bardzo łagodne, spokojne. I wcale się nie dziwię, bo zabezpiecza się tym, że jeśli motocyklu coś by nie do końca grało przy nowym motocyklu, a ma to znaczenie, też każdy powinien być gdzieś tam przetestowany troszeczkę przez fabrykę, przed wydaniem, oddaniem, później przez serwis, to taki motocykl nie wiadomo, czy dobrze działa. W sensie, jak nowy motocykl ma się popsuć, to się po prostu popsuje. Jak coś nie działa, to nie działa i tyle. I dlatego też zawsze powtarzam, że kluczowe to jest takie 100 km, gdzie naprawdę trzeba się przejechać spokojnie, zresztą też to tam było. Tu śliskie opony, hamulce, które nie hamują, które muszą się dotrzeć, żeby hamowały. Więc to takie normalne, no i też taka jazda tam była później na powrocie, jak już miałem trochę większy przebieg, to jechałem nieco szybciej. Ale dalej to była tak naprawdę spokojna jazda, żadna tam super dynamiczna, super ostra, kręcenie po obrotach czy coś. Ładnie tutaj. A to moje strony, kurczę, 50 km od
62 od bazy, jak wyjechałem. Żadne daleko, kurczę. Naprawdę tu fajnie. I ładny asfalcik, a nigdy tu nie jeżdżę. Boisko, proszę. Świetne miejsce. Ładniutko. Blisko jeziorka. No i tak, wiecie, z tym powrotem. Także nie ma co tam płakać za specjalnie. Nic tam się nie działo z tym motocyklem TR7. Ma się świetnie, do tej pory jeździ, nic tam się nie dzieje z tym motocyklem. Myślę, że było bardzo, bardzo, bardzo dobrze dotarte. Oczywiście był tam przegląd zrobiony i wszystko w późniejszym czasie, tak jak to powinno być. Wszystko tip-top. Nie ma w ogóle żadnego stresu. Świetlica. Kurde, fajne miejsce. Gdzie ja jestem? Pozwiedzam trochę, tak. Wrzucałem tutaj siema brachu. No nie kiwnął mi, to chujek jeden, co? Ci na skuterach to nigdy nie kiwają. O, jakiś zabytkowy cmentarz. Mamy Wszystkich Świętych za chwilę. Lecę dalej. No to tak, to tyle jeśli chodzi o ten temat. Tego docierania, bo tam troszeczkę tak pisaliście, że mało zrobiono, a ty już pałujesz. Taki przekaz, nie mówię, że ktoś tak napisał, ale taki przekaz wnioskowałem. Może źle to odebrałem tą wypowiedź, czy tam wypowiedzi. Ale tak było. Kurde, czemu ja tu nigdy nie jeżdżę? Przecież to jest piękny asfalcik, równiutki, świeża kołderka wylana normalnie. Pięknie, fajne widoczki. Górka pod górkę, zakręcik. Pewnie dlatego, że nie można tutaj dzidować po dwie paki. Trzeba innych kolegów na takie wycieczki wybierać. Ale w ogóle tutaj prawie nie ma ruchu. Super jest. Fajnie, bo nie trzeba się skupiać na byle samochodzie i ciężkim ruchu i wszystkim innym. Po prostu sobie jadę i skupiam się na ładnych widokach, słoneczku. Pięknie. To mi się podoba. Właśnie taki ten wyjazd dzisiaj chciałem zrobić. Na luzaku. Nawet ciepło jest, jak się tak jedzie. Taka góra tam. Kiedyś tu już jechałem, ale nie pamiętam jakim motocyklem. Ale byłem tu już kiedyś. O, jakiś zakręt ostrzega. Nie dotyczy mieszkańców. Tom to zawsze, kurczę, fajne trasy robi. Naprawdę. Garmin jakoś niespecjalnie te trasy motocyklowe układa we właściwy sposób. To jedziemy dalej. O, jakoś. Szkoda, że tak pod słońce będzie wam słabo widać, kurczę. No, ale to nic. Patrzcie, jaka okolica. Fajnie. Szkoda, że tak pod słońcem. Ze słońcem byłoby lepiej. Ładniej widać. Następne jeziorko, następna miejscówka, która mi się trafiła. Domeczków tu narobiono, ale nigdy w życiu tu nie byłem. Niby to tak blisko. Jako plaża i wszystko przygotowane, o. Patrzcie. Nigdy tu nie byłem. Naprawdę ładnie. Naprawdę ładne miejsce. Jezioreczko. Może nie duże, ale jest. No, chyba ktoś z skutersem też przyjechał. Sobie polukać. Fajnie. Jezioro Szkotowskie. Ekstra. Ta duża plaża. Nigdy tu nie byłem. Naprawdę. Z tej strony to po prostu się nie jeździ. Od nas. Nawet jak się jedzie, to się jedzie gdzieś tam trochę indziej.
na górę, aby wjechał. Ale chyba za cienki jestem na adventurze. I to jest to, kurczę. No po prostu uwielbiam takie nieplanowane, no. W sensie zwiedzanie i odkrywanie miejsc, w których nie byłem jeszcze. Tak zupełnie z partyzanta, tą trasę to w ogóle ułożyłem z nawigacją, tak, od tak po prostu klik, klik, tam pojedziemy, dobra, tam. I jedziemy. O, droga kręta, taką lubię. Oczywiście jak jest fajny asfalt i fajna pogoda. Ale nawet jak nie ma, to i tak taka lepsza niż jakaś autostrada, którą trzeba jechać, no nie. Fajne miejsce. Będzie jeszcze więcej jezior. A już nie jesteśmy na Mazurach. Jesteśmy na Pojezierzu chyba Iławskim, jak dobrze kojarzę. Ej, gościu, kurwa. To tam trochę miejsca dla mnie. Piękne, kurczę, te jeszcze liście są. Fajnie to wygląda. Wiem, wiem, taki sentymentalny ten vlog, ale taki jest, no, jesień taka jest po prostu, sentymentalna. Same terenówki, co oni tutaj z tymi terenówkami? Jeziorko widzę na nawigacji. I zrobiło się trochę bardziej górzyście, bo może ten, pagórkowato, bo tamto kurczę przez chwilę jechałem, powiem wam, przez takie, taką płaskość ogólną, że masakra. O. Kurde, no bo ci jachty stoją. Nigdy tu nie byłem, nie słyszałem o tym jeziorze. Całkiem spora woda. Nie mam działeczki nad jeziorem, a tak bym chciał mieć. No, ale nie stać mi cały czas na jakąś działeczkę nad jeziorem. Będę miał działeczkę nad rzeką. Bo w zasadzie gdzieś taką działeczkę mamy po rodzinie, o tak powiedziałbym. By się przydało tam zagospodarować, ale oczywiście są zawsze inne ważniejsze wydatki. Takie, które mogą przynieść już teraz jakąś tam korzyść. Się rozwijać dalej. A z tym rozwijaniem i wiecznym pędem to też tak trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, kurczę, albo co odpuścić. Taka niedziela to złota niedziela dla mnie, żeby sobie pojeździć. Pewnie dla was też. W tygodniu się pracuje w opór, a później można sobie weekendzik odpuścić. Staram się odpuszczać, chociaż prowadząc wypożyczalnie, to wiecie, no, pożyczenia to w weekend najczęściej. I tak ten weekend wtedy też wypada, kurczę, w sezonie. Co tu poradzić? Jakaś kopalnia przede mną i tylko skręciłem w drogę, to widziałem, że już, że gdzieś tutaj w pobliżu jest jakaś kopalnia, bo droga rozwalona po prostu, zobaczcie, od ciężkiego transportu, bo to tonami ten piach wywożą stamtąd. Rozpierdzielnik jest straszny. Brzegi po prostu porozwalane. Szok. I szerokie te porozjeżdżane rowy. Bo jak się mijają, to się nie mijają. O, jakaś większa kopalnia tu jest. No przemysł niszczy dużo, trochę buduje, trochę psuje. O, patrzcie, jak ładnie, kurde, jaki widoczek. Super. Kościółek nad wodą, góreczki, ale ekstra. Jakieś miasteczko. Nie wiedziałem, że tu takie jeziorka są w ogóle jeszcze. I ten teren to taka czarna dziura trochę dla nas.
Górzyście, fajnie. Patrzcie. Ekstra. Ale tutaj to tak żyć to. Huhu. Dobrze, przystanek jest. Patrzcie, jakie góry piaskowe. Ciekawe, czy to po żwirowni? Woda to wymyła. Chyba tak, chyba to teren po rekultywacji. Ale wygląda jak w Hiszpanii tam te góry, tylko w mikroskali. Tam pokopalniane dziury. Fajnie byłoby wam pokazać ten widok tak, jak ja go widzę. Ale zero ruch. Już tutaj to żadne samochody nie jeżdżą. To żadne traktory. Wow, pięknie. Kurde, ale super. Fotkę bym cyknął. No bo dobra, no już pojedziemy. Ale super. Fajny widoczek był. Z góry. Folklor. Dobra, moi drodzy, żeby nie zamulać, to ja z wami się powoli żegnam. Jak chcecie sobie jeszcze popatrzeć, to zapraszam was na resztę tego materiału, gdzie już nie będę biadolił o wszystkim i o niczym. Nie będzie smucenia, tylko po prostu sobie pojeżdżę, możecie sobie pooglądać. Także dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. I piąteczka, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kurde, co tu się dzieje? Gdzie jestem, do diabła?